Put your head on my shoulder. Hejka wszystkim, to Arabella Silentwater i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj mam dla Was coś zupełnie nowego, ponieważ będziemy grać w jakąś inną grę niż SSO. Prosiliście mnie o to ostatnio i były też o to pytania właśnie w odcinku Q&A, więc stwierdziłam, że akurat skoro mam wolny piątek, to mogę sobie nagrać coś takiego. I dzisiaj będziemy sobie grali w taką mega starą grę, którą odkopałam gdzieś w szafie. Nie wiem, czy jeszcze będziecie mogli ją gdzieś dostać, ale za chwilkę wrzucę Wam tutaj jakby zdjęcie z boku, jak wygląda ta gra. Znaczy okładka. I ta gra się nazywa... Ta gra się nazywa generalnie Konie i Kucyki. No i u góry jest jeszcze taki napis, zaopiekuj się mną. Nie wiem do końca skąd to mam, ale gdzieś jakoś skądś to mam. I będziemy sobie w to dzisiaj grać, bo dawno w to nie grałam, w ogóle dawno nie grałam w te wszystkie moje gry na płytę. I myślę, że w wakacje sobie je wszystkie odkopiemy i sobie będziemy w nie grać. Ale na razie dzisiaj zaczynamy sobie od właśnie tej gry. No i co, przechodzimy już chyba do odcinka, bo nie ma co przedłużać. Okej, mam nadzieję, że z dźwiękiem wszystko będzie w porządku i sobie teraz przechodzimy tutaj i już patrzymy, co robimy dalej. Generalnie mamy tryb przygodowy, w którym jakby robimy taką jakby fabułę oraz mamy tryb szybki, gdzie możemy sobie... Oj. Możemy sobie po prostu pojechać jakiś wyścig, więc... Kurczę. Dobra, wyciszyłam telefon, żeby mi nie przeszkadzał. No i tak, no generalnie to... Możemy sobie, albo nie, nie ma co przedłużać. Bierzemy tryb przygotowy i robimy nowy profil. Nowy początek stadniny. Kilka pokoleń patrzy z dumą na najmłodszego członka rodziny, który zajął się miejscową stadniną. Przywrócenie dawnej świetności. Moje drogie dziecko. Co? Mam nadzieję, że wyznaczone zadanie nie okaże się zbyt trudne. Nie zdążyłam przeczytać. Podobnie jak twój dziadek, to miejsce pamięta lepsze czasy. Tak dużo tu wspomnień. Ty jesteś naszą przyszłością i dzięki tobie to miejsce może mieć przyszłość. To nie będzie proste. Jednak wystarczy trochę wysiłku, aby ponownie rozbrzmiał tu stukot podków i głosy jeźdźców wracających z przejażdżek po polach, lasach i górach otaczających posiadłość. Jestem pewny, że poradzisz sobie z tym zadaniem. Dlatego właśnie wybrałem ciebie. Dzięki tobie marzenie stanie się rzeczywistością. No. Tak. Potwierdzam. Nie, no generalnie, ale fajnie, że w ogóle tutaj jakby mówią, a nie muszę czytać. Chociaż tego na początku nie zdążyłam przeczytać. Zrobimy sobie ją. I bym chciała taki ładny kolor skóry. Włosy... takie mi się podobają. Chociaż jakie to jeszcze są? Aha. Nie, no takie to... Nie, podoba mi się ta kitka. Taka, o. Ubranie. No, takie zostawimy. W ogóle to mi daje vibe taki, nie wiem, 2012 rok, nie wiem. Ale dobra, teraz musimy sobie napisać nasze imię, więc sobie napiszemy Arabella. Dobra, dalej. Teraz konika nadal trzeba, teraz sobie konika trzeba wybrać, więc mamy Hanowera, Fryza, Andaluza, aha. Hanover, Fryz, Andaluz. Weźmiemy sobie Andaluza. Kary, siwy, gniady, kasztanobaty, palomino, kremobiały, kremowo-biały, biały. Nie, kremowo-biały jest piękny. Może być jednolity, czarny, z czarnym włosiem, jabłkowity, srokaty, może mieć skarpetki albo strzałkę. Ja chcę tego ze strzałką, bo jest mega słodki. Albo ten ze skarpetkami. Nie, bierzemy ze strzałką. Zapisywanie. Dobra, mamy to. Twoja stadnina. Witaj w stadninie. Twoim zadaniem będzie przywrócenie temu miejscu jego utraconej świetności. Postaraj się zrównoważyć stosunek pomiędzy czasem i pieniędzmi, dostosowując się do potrzeb twoich koni i gości. Okej, czyli ruch mamy tutaj myszką, spację to jest wybór, a klawisz escape to jest menu pauzy. Dobra. Zadania. Zaraz obejrzysz twoje zadania. Są one podzielone na dwie kategorie. Alerty wymagające podjęcia działania jeszcze tego samego dnia, ponieważ najczęściej są związane ze stanem zdrowia zwierzęcia, rezerwacją miejsc dla gości lub przypomnieniem o zbliżającym się wyścigu.
Zadania związane z karierą nie muszą być od razu wykonywane, można je odłożyć na później. Dotyczą one celów, które należy spełnić, aby zwiększyć ranking stadniny. W ogóle ja przepraszam, ale strasznie mi się ciężko czyta przy tej muzyce. Nie wiem, o co chodzi, ale okej. Osiągnij rangę pierwszej gwiazdki. Zaprowadź konia do boksu, nakarm konia. Twój koń czeka na wybiegu, zaprowadź go do boksu. Dobra. I nakarm konia, też kontynuuj, nie wiem, czy muszę to klikać. Aha, i tam mam po prostu w tym, co muszę zrobić, żeby osiągnąć tą rangę pierwszej gwiazdki. Ja tutaj kliknę to i będzie mi wtedy, znaczy ten dzień też wtedy szybciej leci, ale ta postać szybciej chodzi i mi się to... Ej, zapomniałam, jak się tutaj chodzi. Kurczę. Dobra, spacja i... O nie, no idź. Biegało się chyba shiftem? Tak. No nie, w drugą stronę. Kurczę, zapomniałam, jak to się biega. Muszę iść na wybieg tutaj. Nie, wybieg, spacja, drzewo? Nie podoba mi się to imię, zaraz je zmienimy. Dobra. Znakomicie udało ci się odebrać pierwszego konia, aby wykonać zadanie i zaprowadź go do boksu. Dobra. Okej, to już mi idzie lepiej. Już mamy to. Chodzimy. Boks. Odprowadź konia. Dobra, mamy to zrobione. Szybki łyk wody i patrzymy, co dalej. Okej, to zadanie mamy sobie już wykonane, teraz musimy nakarmić konia. Twój koń jest głodny. Idź do stajni i nakarm go. Zbiornik znajduje się obok boksów. Pożywienie można kupić w sklepie w twoim biurze. Czy tutaj będzie jakieś pożywienie? Nie ma nic. Muszę iść do biura nakarmić tego konia. Więc sobie lecimy, dosłownie lecimy. Jak rakieta. Dobra, i tutaj było to biuro. Tutaj. Otwórz sklep. Dobra. Niezbędne wyposażenie, siano. O, mam 300 kredytów, więc okej. Ej, pokazuje mi, że mam, powinnam mieć. No dobra, dokupimy sobie, żeby było do 10. Takie mam jakieś... Są w ogóle chyba jakieś takie, wiecie co? To jest potwierdzone, że są chyba jakieś takie zaburzenia, że zawsze coś robicie do pełnej liczby. Ale to nie jest chyba groźne, więc nie przejmujmy się tym. Dobra. Stajnie, otwórz boks. Bierzemy sobie zbiornik na pożywienie. Kontynuuj. I niesiemy. Nie, nie w tą stronę. Laska, gdzie ty łazisz? Siano. Dobra, odnosimy. No, odnieś to ładnie. Dobra. I jak ten koń się naje, to powinno być git. Dobra, zobaczmy, osiągnie rangę pierwszej gwiazdki. Spróbuj wyczyścić kopyta konia, wyrusz na przejażdżkę po polach, zwiększ poziom umiejętności konia, zwiększ poziom zaufania konia, wybuduj ujeżdżalnię, podnieś marchewkę. To zaczniemy sobie od... Aha. Nie mogę na razie nic zrobić z tym koniem, bo on je, więc po prostu spróbujemy sobie podnieść marchewkę, a marchewki były tutaj zaraz za domem. Musimy sobie przejść tutaj prosto. O. Pole marchewki, zbierz marchewkę. No i mamy marchewkę. Dobra, mamy to i zaraz sobie zobaczę, ile w ogóle, jaki jest koszt wybudowania ujeżdżalni. To było chyba to. Tak, to jest ujeżdżalnia. Aha, to nie tu. Potrzebuję, 250 kredytów. No dobra, to jakoś tam zarobimy sobie. Nie pamiętam w ogóle tutaj za bardzo, jak się zarabiało oprócz tych gości, ale dobra. Spróbujemy wyczyścić kopyta. Tu mamy taką skrobaczkę i nią sobie wydłubujemy te kamienie. Wow, ile ja w ogóle jeszcze pamiętam, bo ja w to dawno nie grałam, a widzę, że mega dużo pamiętam mimo wszystko, jak tutaj się grało i tak dalej, bo ja w to kiedyś naprawdę dnie i noce grałam. I w sumie naprawdę ulubiona gra. No. Więc, ale generalnie wiecie co, myślę, że zrobimy sobie tą rangę pierwszej gwiazdki dzisiaj w odcinku i to będzie tyle, bo nie chcę, żeby też te odcinki, te let's play'e były takie bardzo długie, więc no. Dobra, i teraz sobie klikamy prawym przyciskiem myszy i to nam się obraca i mamy taką szczoteczkę i tą szczoteczką sobie tutaj
musimy oblecić tą podkowę, znaczy generalnie całe kopyto, żeby było czyściutkie. I w międzyczasie, jak widzicie, to nam się podbija to zaufanie. Dobra, to kopyto jest już czyste, zabierz się za czyszczenie następnego. I znowu sobie obracamy prawym przyciskiem myszy. I lecimy. Trochę żmudna robota, ale jak trzeba, to trzeba. Wow, kochani, mamy pierwszą złotą podkowę. Nie pamiętam, co ona oznaczała, ale czytamy. Udało Ci się osiągnąć wysoki standard opieki nad końmi. Twój koń otrzymał złotą podkowę za higienę kopyt. Możesz zdobyć 3 złote podkowy za szczotkowanie, czyszczenie kopyt oraz masaż konia. Aha, pamiętam. Dobra, po prostu każdy koń miał takie swoje te. Okej, to teraz musimy sobie wyruszyć na przejażdżkę. Więc, kochani, aby wyruszyć na przejażdżkę, musimy konia osiodłać, więc bierzemy sobie siodełko. Podbijamy takiego konia. I klikamy sobie osiodłaj. I go sobie wyprowadzamy. Idziemy sobie prosto. I teraz podchodzimy takiego konia. Dobra, chyba jednak z drugiej strony. Nie no, ej, nie umiem tego konia podejść, jakby... Ale to się kiedyś uda, spokojnie. Jest, mamy koń. Dosiądź. Dobra. No i jedziemy sobie teraz tutaj prościutko. Generalnie, żeby przejść do kłusa tutaj, to też wciskamy sobie shift. I jedziemy sobie tutaj na te pola. Brama, otwórz. Mamy to, kochani, mamy to! I zobaczmy, co tutaj mamy. Jazda, zbieraj premię, ścigaj się na odblokowanych torach, skacz, by zwiększyć poziom tej umiejętności. Spięcie konia, czyli przyspieszenie, to jest lewy klawisz. Skręcanie w lewo lub prawo, to są właśnie tutaj te dwa klawisze. Ściągnięcie wody, zwolnienie, to jest ten klawisz prawy, a A i D to są ruchy tym kamerą. Szybki start, szybkie zatrzymanie. Dobra. No, wyruszyliśmy na przejażdżkę, ale teraz musimy jeszcze zwiększyć poziom umiejętności naszego konia i to możemy zrobić... O, wow! I to możemy zrobić poprzez skakanie, więc musimy znaleźć sobie teraz jakieś przeszkody. I właśnie tutaj, gdzie są te nad nimi podkowy, to musimy chyba to zbierać i wtedy zwiększa nam się poziom umiejętności naszego konia. Udało Ci się zebrać pierwsze punkty premiowe. Możesz zdobyć kolejne, jeśli nadal będziesz poznawać okolice. Punkty premiowe można wydać na zakup specjalistycznego sprzętu do jazdy konnej. Wow, mamy to! Dobra. Czyli jeszcze teraz musimy sobie... Aha, muszę zwolnić teraz bardzo troszeczkę. Dobrze. Tak, bardzo dobrze. Musimy sobie teraz troszeczkę zwolnić, dobrze. Bo... Bo wtedy... Żeby koń od razu nie stracił bardzo tyle energii. Dobrze. Dobra, to ja sobie to pozbieram, a wam to przyspieszę, bo po co tak długo? Czasem coś przychodzi łatwo, osiągasz sukces, cieszysz się bardzo, ale czy to samo uczucie, gdy zapracujesz na coś obficie? Może to jest tylko na chwilę, może ten czar zaraz pryśnie. Mogłam być tam, ale jestem tutaj, już nie uciekam, nawet kiedy szukasz. Trochę odklejona, spełniam marzenia, żyję w swym świecie, gdzie nikt nie ma wejścia. Mogłam być tam, ale jestem tutaj, już nie uciekam, nawet kiedy szukasz. Trochę odklejona, spełniam marzenia, żyję w swym świecie, gdzie nikt nie ma wejścia. Wejść na szczyt nie jest łatwo, nie pomaga w tym żadne kłamstwo. O nie, twój koń opadł z sił. Nie odzyskaj ich i będzie zbyt zmęczony, aby galopować lub skakać, dopóki nie dasz mu odpocząć i nie nakarmisz go. Aha, czyli wymęczyłam mojego konia. Kurczę, ale nie udało nam się zrobić z tego zwiększenia poziomu umiejętności. No dobra. To wrócimy sobie do punktu wyjścia, który muszę znaleźć, ale gdzie on jest? Ja jestem. Tutaj jestem, a tu jest wyjście.
dobra. Zobaczmy, czy w ogóle jadę w dobrym kierunku. Tak, jadę w dobrym kierunku, wow. I spróbujemy sobie wrócić teraz. Znów wam to wszystko przyspieszę. Spróbujemy sobie wrócić i wtedy zrobimy sobie raczej nowy dzień już od razu, bo chciałabym po prostu dzisiaj zakończyć tą pierwszą gwiazdkę tutaj nam w tym odcinku. Mam nadzieję, że nie wyjdzie na jakiś bardzo, bardzo długi, ale no, spróbujemy. Dobra, jesteśmy już w stajni. Jak zwykle nie umiem prowadzić tego konia, ale nieważne. I mam nadzieję, że zrobimy sobie zaraz w ogóle chyba następny dzień i może by się udało. Dobra, zsiądę sobie. Stajnie. O nie. Nie umiem chodzić w ogóle. Boks, odprowadź konia. Dobra, rozsiodłaliśmy, ale odłożymy sobie siodło. Nakarmimy sobie tego konika naszego. I zmienimy sobie w końcu mu imię, bo tak. Zmień imię. No to może, nie wiem. Cloud. Dobra. I niech sobie je. A ja teraz skoczę sobie zakończyć dzień. Bo raczej chyba z funduszy nic mi, znaczy z kredytów nic mi nie przybyło. Też nie wiem. Nie. No dobra. To lecimy sobie już zakończyć dzień, bo nie ma sensu dalej go ciągnąć. Łóżko śpi. Tak. Dobra. O. Okej. Okay. Udało ci się dosiąść konia. Przejażdżki możesz odbywać w dowolnym momencie. Pamiętaj jednak, że zabierają one trochę czasu, a zwierzę szybko się brudzi. Dobra. Co my tu mamy? Wciąż jest to samo. Okej. Okay. No to ja wam teraz przyspieszę, bo generalnie to będziemy teraz... A nie, w sumie nie, bo będziemy czyścić konia, a jeszcze z wami nie czyściłam konia, więc by wypadało to wspólnie zrobić. A, i właśnie, widzicie, ten boks już jest konia, już widzicie, że jest lekko taki zabrudzony, więc sobie podchodzimy do strychu na siano i czyszczenie. Dobra, wyczyścimy. Dobra. A ja chyba się nie zgodziłam na czyszczenie, nie? Czyszczenie? Tak. O, dobra. Cloud. Szczotkowanie. Dobra. Wow. Ale jest brudny. Dobra, generalnie tutaj, w tych górnych partiach ciała, możemy sobie go czyścić tą właśnie szczotką. Natomiast do nóg będzie potrzebna bardziej miękka szczotka. I generalnie, żeby sobie obrócić tutaj, żeby móc mieć lepsze dojście tutaj, to sobie obracamy po prostu strzałkami, można też dół, żeby ładnie dojechać wszędzie. Góra, bok. No i na spokojnie sobie tutaj możemy wyczyścić tą szczotką. Nie ma problemu. Ale patrzcie, co się dzieje, jak zjadę na dół. A nie! O, widzicie? Już koń to źle odczuwa i tu nam zaufania spada. Ale jak widzicie, generalnie go tak szczotkuje tutaj tym, to też to zaufanie się podnosi, więc okej. Okay. No i generalnie do nóg sobie używamy tej szczoteczki, bo ona jest delikatniejsza i konia nie... Tu aż tak nie boli. Co prawda to jest tylko gra, ale myślę, że fajna, bo... uczy obsługi konia, że wiecie, że trzeba
że to nie jest tylko tutaj, wiecie, wyimaginowane zwierzę z ekranu i w ogóle tam, wiecie, możecie nawet, nie wiem, drutem je czyścić. Dobra, to było złe porównanie. Ale po prostu, że jakby też trzeba delikatnie. Twój koń otrzymał złotą podkowę za higienę. Dobra, no to wstecz, tak. I sobie pojedziemy znów... pojedziemy sobie znów pozbierać to doświadczenie. Pojedziemy sobie na przejażdżkę na pola. No ja wam to generalnie przyspieszę. Weź mnie prosto do gwiazd, gwiazd, gwiazd w oczach ucieka. Mamy to, kochani, mamy to! Poziom umiejętności twojego konia pozwala na udział w wyścigu Belle Słomy. Mamy to! Dobra, więc teraz możemy na spokojnie wrócić. I generalnie te wyścigi są chyba organizowane w środę i w niedzielę, dlatego ten wyścig zrobimy sobie w następnym odcinku. A teraz sobie z powrotem wracamy i będziemy chyba wybudowywać ujeżdżalnię, tak mi się wydaje. No. Wracamy do stadniny. I naszego konika za taką świetną pracę zaraz sobie, chciałam powiedzieć wyrzucimy, ale to by było złe słowo. Zaraz go sobie zaprowadzimy na pastwisko, tylko trzeba oczywiście go najpierw rozsiodłać. Czy tak się da tutaj? Da się, wow, da się! Okej, zapomniałam. Boks, odprowadź konia. Prowadź konia. Aha, no w sumie nie potrzebuję. Dobra, to było bez sensu. Ale odprowadzimy go sobie teraz na pastwisko. Proszę bardzo. No dobra. I pójdziemy sobie kupić tutaj, znaczy rozbudować ujeżdżalnię. Okej, i to powinno się zadziać następnego dnia. Więc, kochani, przejdziemy sobie teraz tego następnego dnia, żeby zobaczyć, co tam się wydarzy. Dobra. Ranga pierwszej gwiazdki. Twoja stadnina zdobyła rangę pierwszej gwiazdki. Wyższe rangi umożliwiają odblokowanie nowych książek, budynków i profesji. Dzięki kolejnym gwiazdkom rośnie również twoja reputacja. Aktualną rangę możesz sprawdzić w oknie atrybutów, a wymagania związane z osiągnięciem kolejnej gwiazdki znajdziesz w oknie zadań. Stadnina o randze pierwszej gwiazdki. Pojawiła się nowa stadnina. Jej właściciel to osoba o dużym potencjale. Dostępne są już pierwsze obiekty. Wybudowano ujeżdżalnię. Udało ci się wybudować ujeżdżalnię. Teraz możesz rozpocząć trenowanie źrebiąt. Stwórz obiekty dwugwiazdkowe, zdobądź dwie złotopodkowe, wygraj wyścigi na polach, zainstaluj prysznic, wybuduj most. Okej, kochani, i my to wszystko sobie zrobimy, ale w następnym odcinku, bo nie chcę za bardzo już przedłużać. Także, kochani, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie i do usłyszenia. Pa!